Cześć, kibice Legii Warszawa. Zanim zaczniemy, zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych nowości o naszej drużynie. Mamy dla Was świetną wiadomość. Drodzy kibice Legii Warszawa, hiszpański środkowy obrońca Sergio Barcia podpisał kontrakt z naszym zespołem do końca sezonu 2026-2027. Chcecie wiedzieć więcej o tym niesamowitym transferze? Zostańcie z nami do końca i dowiedzcie się wszystkiego. Sergio Barcia, 23 lata, to talent wyszkolony w Celtce Vigo, a ostatnio grał w CD Mirandes w La Liga 2. I posłuchajcie tego. Był kapitanem i kluczowym graczem swojego poprzedniego klubu w zeszłym sezonie. Rozegrał 40 meczów, strzelił 2 gole i spędził na boisku 3337 minut. A wiedzieliście, że zadebiutował w La Liga w barwach Grenady w 2020 roku. Ma naprawdę imponujące CV. W swoich własnych słowach Barcia wyraził ogromne zadowolenie z dołączenia do naszej Legii. Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem zawodnikiem Legii. Dla mnie to wielki i ważny krok w mojej karierze. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę to zrobić tutaj, w Warszawie. Legia od razu przyciągnęła moją uwagę, ponieważ jest największym klubem w Polsce. Jestem szczęśliwy, że mogę być tego częścią. Ale to nie wszystko, czym się wyróżnia. Barcia opisuje siebie jako szybkiego i agresywnego obrońcę, który potrafi operować piłką i wyprowadzać ją z obrony. Poza boiskiem jest zwykłym facetem, bardzo związanym z rodziną i bliskimi. I już jasno określił swoje cele tutaj. W barwach Legii chciałbym się rozwijać jako zawodnik i pomóc klubowi zdobyć wiele tytułów. To nie wszystko. Jacek Zieliński, nasz dyrektor sportowy, również jest niezwykle podekscytowany przybyciem Sergio. Od dawna szukaliśmy zawodnika na środek obrony. Sergio był na szczycie naszej listy. Chociaż nie była to łatwa transakcja do przeprowadzenia, cieszę się, że udało nam się ją zakończyć w tym oknie. Zieliński podkreślił, że Barcia to utalentowany zawodnik, który regularnie robi postępy i zrobił wrażenie w ostatnim sezonie La Liga 2. Wielu klubów było nim zainteresowanych, ale to my wygraliśmy wyścig na końcu. Uważam, że Sergio będzie zawodnikiem, który może grać na każdej pozycji w obronie w naszym systemie. I co sądzicie o tym transferze? Już wyobrażacie sobie Sergio Barcia w koszulce z numerem 42 naszej Legii. Chcemy poznać Waszą opinię. Co sądzicie o tej nowości? Dajcie znać w komentarzach, ponieważ Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Nie zapomnijcie polubić wideo, podzielić się nim z przyjaciółmi i oczywiście zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowościami o naszej Legii Warszawa. Razem wspierajmy naszą drużynę w dążeniu do kolejnych sukcesów. Do zobaczenia!